Witamy serdecznie w imieniu Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne dla wszystkich. Wita pani dr Joanna Krzyżanowska-Zbudzka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. I pan profesor Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, nasz współorganizator. Proszę państwa, rozpoczynamy drugi kongres. Bogaci o doświadczenia pierwszego kongresu i bogaci o doświadczenia tych jakże ważnych kilku lat. Zdrowie psychiczne jest wartością niezbywalną i nie mającą alternatywy. Dorobek, dobrobyt i życiowa satysfakcja nie są możliwe bez zdrowia psychicznego. Nawet najpiękniejsze i najzdrowsze ciało nie może istnieć bez mózgu, a on jest warunkiem podstawowym naszego dobrostanu. To, jakie jest zdrowie psychiczne każdego obywatela, każdego z nas, przekłada się na siłę sprawczą i rozwój całego społeczeństwa w wymiarze cywilizacyjnym, kulturowym i indywidualnym przeżywaniu zadowolenia z jakości życia. Nie osiągniemy i nie osiągnęliśmy jeszcze takiego poziomu zdrowia psychicznego, by dać wszystkim gwarancję doskonałego rozwoju. Nadal jesteśmy w kryzysie. Stale pojawiają się nowe zagrożenia, odkrywane są nowe obszary zapomniane. Nadal jesteśmy w dyskusji o potrzebach, poszukiwaniu rozwiązań, o przeszkodach, które się pojawiają na drodze troski o zdrowie psychiczne. Będziemy rozmawiać tutaj, na tym kongresie. Dlatego witamy was wszystkich. Witamy serdecznie pana profesora Marka Rymszę, przedstawiciela Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Witamy serdecznie. Pan prezydent obdarzył drugi Kongres Zdrowia Psychicznego honorowym patronatem, tak jak zresztą pierwszy. Bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy za reprezentację głowy państwa. Będzie nam niezmiernie miło przywitać z niestety spóźnionego pana doktora Zbigniewa Króla, wiceministra zdrowia. Dotrze do nas nieco później, ma obowiązki w Senacie, zdaje się. Również będziemy witać panią profesor Józefinę Hrynkiewicz, przewodniczącą podkomisji stałej Sejmu RP do spraw zdrowia psychicznego. Jest to nasza sojuszniczka od wielu lat, wspierała nas jeszcze w 2015 roku i przy pierwszym kongresie i przy drugim. Bardzo będziemy wdzięczni, obiecała, że przyjdzie. Witamy bardzo serdecznie pana prezydenta Pawła Rabieja, wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy. Pan prezydent Rabiej wspiera nas bardzo intensywnie przy drugim kongresie, a prezydent Trzaskowski jest członkiem Komitetu Honorowego II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Witamy bardzo serdecznie pana doktora Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. Pan rzecznik towarzyszy nam od wielu lat w naszych staraniach o poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce. Użycza nam swoich pomieszczeń na spotkania Komitetu Organizacyjnego i przy pierwszym, i przy drugim kongresie. I bardzo za to wsparcie dziękujemy. Witamy bardzo serdecznie panią Katarzynę Skrzętowską-Szyszko, przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka także obdarzył nas swoim patronatem. Dziękujemy bardzo za reprezentowanie rzecznika. Witamy bardzo serdecznie pana Grzegorza Błażewica, zastępcę Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta bardzo aktywnie zabiega o zdrowie psychiczne i wiele organizacji zajmujących się i pacjentowskich i nie tylko zajmujących się tą strefą, tą sferą zdrowia współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Także nasza fundacja F. Bardzo dziękujemy za patronat także. Witamy bardzo serdecznie panią profesor Agatę Schulz, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wiele z nas jest tego towarzystwa członkami i wspiera nas intensywnie, merytorycznie,
w tej drodze do zmiany. Wszyscy się staramy, żeby było inaczej niż jest. I bardzo dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu także za patronat i pani profesor za obecność. Witamy wszystkich państwa, witamy szczególnie tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Organizacje pacjentów opieki psychiatrycznej i ich rodzin, pracowników psychiatrii, pomocy społecznej, organizacji społecznych, oświaty, wszystkich prelegentów i panelistów. Witamy państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, bo frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Przyjechaliście ze wszystkich części naszego kraju i mam takie poczucie, że znamy się coraz bardziej. Kongres Zdrowia Psychicznego to nie jest tylko ta konferencja, czy ta, co była 2 lata temu. To już jest ruch społeczny i współpracujemy w tej zmianie, o którą się wszyscy staramy. Mam nadzieję, bywa różnie, bywa trudno, czasami bywa pod górkę, ale idziemy do przodu. I bardzo wam dziękuję za to towarzyszenie, za obecność, za takie zainteresowanie, za telefony, e-maile, jak już była zamknięta rejestracja i że jeszcze byście chcieli przyjechać. To tylko świadczy o tym, jak bardzo to jest ważny ruch i jakie to ważne jest wydarzenie, ten nasz kongres. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie. Już widzę, że się nie mieścimy, więc kolejnych gości zapraszam do sal obocznych, gdzie będzie transmisja sesji plenarnej. Witam wszystkich. Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, pana profesora Marka Rymsza.